Do KSW 41 w Katowicach zostało dosłownie parę dni. Dzisiaj jesteśmy po raz kolejny u Artura Sowińskiego. Dzisiaj zobaczymy, jak wygląda Artura dzień podczas regeneracji. Ostatnio widzieliśmy, jak wygląda jego dzień treningowy. Dzisiaj zobaczymy dzień, w którym nie trenuje. Witam ponownie. Co tam nowego? Jak podróż? Super. Szybko, super. I sprawnie. Szybko i sprawnie. No to tak dzisiejszy dzień będzie przebiegał. Czyli idziemy zobaczyć twój dzień regeneracji. Tak. Zaczynamy, znaczy no taki niecałkowity, ponieważ zaczynamy od treningu w komorze hipoksyjnej. To jest taka komora, która wypompowuje tlen z powietrza i dzięki temu czujemy się, jak jesteśmy na przykład na 2500 podobnie dzisiaj ma być. Więc trening wysokogórski. Tak, dokładnie. Odcina tlen, bardzo fajne wrażenia do tego. Zapraszam. Jesteśmy już po treningu, teraz lecimy się troszkę rozluźnić. Najpierw na igły do Michała, połączone z hipnozą u Romana. Zresztą sami zobaczycie. Na początku wykonujemy sobie skan termograficzny, podczas którego będziemy znajdować dysproporcje pomiędzy lewą i prawą częścią organizmu, dysproporcje i dysfunkcje mięśniowo-powięziowe. Tak naprawdę będzie to nam pokazywało, gdzie dokładnie mamy aplikować igły, tak aby Artur doznawał jak najmniej kontuzji, aby ustrzec się przed kontuzją, no i podnieść jego samopoczucie. Później aplikujemy sobie igły akupunkturowe w miejscach odpowiadających danej dolegliwości. Na ten skutek Artur w przeciągu 15 sekund doznaje uwolnienia od bólu. Poprzez proces hipnozy możemy wzmocnić w zawodniku, w człowieku potężny potencjał, który tkwi w naszej przestrzeni podświadomości. I teraz no, pracując z Arturem pracujemy właśnie na tym obszarze, który go najbardziej interesuje, czyli przenosimy zasoby, wzmacniamy zasoby, które będą najbardziej potrzebne w dniu walki. Mówimy tutaj powiedzmy o wewnętrznym spokoju, o koncentracji, o różnego rodzaju innych zasobach, które on może przenosić z innego obszaru swojej rzeczywistości na moment walki, na czas walki. Powiem 9 razy lepiej, 9 razy mocniej, 9 razy szybciej. Gdy usłyszysz 10, otworzysz oczy, wrócisz do tu i teraz. Zrelaksowany, rozluźniony, twoje ciało jest jeszcze bardziej naenergetyzowane. 10, otwórz oczy. I tu jeszcze od razu to będzie w tej kategorii na serce. I tutaj, czyli serce i krew, zaznaczymy to. Czyli to jest w tej kategorii samej. Tam będzie dokrwienie mózgu, dokrwienie dystalne i też agregacja. Zaliczona, igiełki zaliczone. Teraz lecimy zadbać o wygląd. Everything you said we already knew, more or less. So here's something that you didn't know. Two of those special atomic bombs haven't gone off. Jesteśmy już po obiadku i po barberze i korzystając z tego, że mamy chwilkę wolnego czasu, wziąłem was w miejsce, gdzie już za parę dni danie główne, czyli KSW 41. Robi wrażenie, co? Robi, robi. I jak się czujesz? Za parę dni tutaj będziesz? Ekscytacja. Tylko w środku. Ekscytacja, jaram się, naprawdę. No, cieszę się, cieszę się. W końcu KSW na Śląsku. Za nami praktycznie cały okres przygotowawczy, teraz już tylko strona mentalna, wyświeżenie. Już jest tylko jedna jednostka treningowa w tygodniu.
cały okres przygotowawczy przebiegł bardzo dobrze kornika. Nie było żadnych ani kontuzji, poza drobnymi jakimiś urazami, które prawie zawsze się zdarzają. Nie było żadnych przerw treningowych, wszedł nieco dłuższy okres przygotowawczy niż zwykle. Ale wszystko przebiegło świetnie i wygląda bardzo dobrze i mam nadzieję, że pokażemy to jako drużyna w klatce i kornik po prostu zrobi to co powinien, czyli zagautuje Klebera i będzie po wszystkim. Korzystając z okazji, chciałem Wam życzyć zdrowych, spokojnych, radosnych świąt, a także szczęśliwego nowego roku. Subskrybujcie kanał SFD. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!